1800 oświecenie to jest numer, który teraz odpalimy, tytułowy numer. Przez tę audycję można też trochę zrozumieć Tako i jego przerwę, lepiej zrozumieć treść niektórych utworów. Bardzo fajny zamysł, totalnie się zgadzam. To co, słuchamy tytułowego numeru. Dobrze zostaliśmy wprowadzeni, lecimy z tym. Być może stałem się uzależniony, w oparach płaczu czołgałem się pod nie. Być może w strachu, że jestem skończony, być może rady nie dałem się podnieść. Być może byłem w podróży, szukałem swojej nirwany w hotelach. Być może kolejny widok mnie ruszy, może mą duszę uleczy ocean. Być może odkryłem fitness, pił kreatyny na wadze kuchennej. Być może im uwierzyłem, że tricep zmieni coś fundamentalnego we mnie. Być może wzięliśmy ślub na małym prywatnym weselu w Toskanii. Być może w życiu meldował się wróg, co wcześniej się chował pod maską przyjaźni. Być może ważny zmarł mi ktoś, może ja zmarłem dla kogoś. Być może znowu dostałem od karmy cios, za karę, za osobowość. Być może Fifi od roku nie żyje, może te słowa wymawia sobowtór. Być może zbytnio to konspiracyjne, być może żyje po prostu. Te być może wydaje mi się, że w jakiś sposób odzwierciedla to, ile się pojawiało gdzieś głosów w przestrzeni o Tako. Kiedy jego było mało, to wiadomo, osoba popularna, zawsze gdzieś media się zastanawiają, słuchacze się zastanawiają, fani i tak dalej, i tak dalej. I to być może jest trochę grą z nimi w jakiś sposób. No a z drugiej strony jest wielość tych rzeczy, które mogą się wydarzyć, więc dobry patent na to, żeby to wszystko wymienić, co mogło się stać, albo co się stało, albo żeby to być może jest po to, żeby nie wymówić tych rzeczy wprost, żeby to nie było takie prostolinijne zwyczajnie. Ciekawy patent na to wszystko, ale nadal Tako nie ma tutaj jakiejś wielkiej energii. To nie jest album, gdzie on będzie z nami się licytował gdzieś na energię, na przewózkę. Raczej wycofany, raczej dojrzały, spokojny, spoko. Bardzo mi się to podoba. Siemano Campfire, siemanko, ciekawostka, nagranie całego albumu zajęło Tako 10 dni. To jest dobry czas na taki album. Ile tutaj jest? 15 tak naprawdę traczków. Wymyślenie na pewno zajęło mu więcej czasu, tak? Czy to już z wymyśleniem, ze wszystkim? Jeśli 10 dni na wszystko, wymyślenie konceptu, realizacja, nagranie, to wtedy tak, to wielki szacun. Moje wspomnienia pulsuje strobosko, proces myślenia mam, robię to non-stop. Znowu mnie rozczarowała dorosłość, niechaj decyzję podejmie horosko. Moje wspomnienia pulsuje strobosko, proces myślenia mam, robię to non-stop. Znowu mnie rozczarowała dorosłość, niechaj decyzję podejmie. 1800 to świecenie, niechaj pochłonie cię kosmos. 1800 to świecenie, wszechświat cię kocha, daj mu się dotknąć. 1800 to świecenie, krzyczą emocje jak motłoch. 1800 to świecenie, niechaj pochłonie cię kosmos. Powiedz dlaczego nie umiesz odpocząć, powiedz dlaczego wciąż dźwigasz te hantle. Już nie pamiętasz jak smakuje rozkosz, wypełniasz kręgi piekielne jak Dante. W swoim zegarku co liczy kalorie, piszcie gdy sięgasz po kolejną grzankę. Czemu poddajesz się swoim nastrojem? Jak po pan dzieciakiem też chciał huśtawkę. Bardzo ciekawy wątek odnośnie tego, wiecie, Tako już nie musi się przejmować tak naprawdę niczym w życiu z takich rzeczy przyziemnych, więc to jak przystało na człowieka sukcesu, przychodzi taki moment, kiedy zaczynacie myśleć, no muszę o siebie zadbać, wjeżdża dieta, wjeżdża sporcik, wjeżdża to całe uporządkowanie, żeby w jakiś sposób nie przepaść, no i tutaj pojawiają się właśnie te pytania, dlaczego nie możesz odpocząć, dlaczego gdzieś tego hedonizmu nie ma więcej, wiecie o co chodzi. Gdzieś te ramy, czy ta praca, czy ciągle myślenie o tym, żeby coś robić, się pojawia. Dlaczego zawsze się śpieszysz, czy jakieś inne rzeczy, które tutaj się pojawiają. Luigi, siemano. Siemano, fajnie, że wpadłeś. Też nowy numer od Luigi'ego, możecie go kojarzyć z SB Startera, SBM Startera, więc wpadajcie tam i badajcie to wszystko. Cały album super, ale cichosza i ten refren kod, to będziemy badać, bo widzę, że propsujecie bardzo cichosze. Ja nie nadaję się do radia, za dużo błędów bym tutaj popełniał. No ale dobra, siedzi mi to. To jest taki typowy Tako, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Ale czekam na jakieś jeszcze mocniejsze numery, żeby to było bardziej przeszafowane. Dlaczego zawsze, kiedy się śpieszysz, rączka plecaka zahacza o klamkę. Kiedy chcesz liznąć promieni słonecznych, urywa się kolejna żabka w firance. Dlaczego to twoje życie to nie żyć? Myślisz, że sufit dla ciebie to parter? Dlaczego już nie potrafisz się cieszyć? Wierzysz, że uśmiechu mało co warte? Dlaczego przestałeś słuchać albumów? Przestałeś wierzyć w swoją dobroć? Dlaczego ciszę zastąpił ci tłumik? Te przedra robi nie szum, a łosko? Czemu od muzyki chciałeś już odejść? Czemu mikrofon swój chciałeś już odpiąć? Słuchasz po nocach starych zwrotach się zastanawiając, czy on to on wciąż. No i tutaj też, sorry, że przerwałem w takim ważnym momencie, nie wiedziałem. Też jest ten patent, że tak naprawdę, widzicie, ta postać dzwoni do tej audycji i tak naprawdę zadaje sobie też te pytania. Dlaczego te wszystkie rzeczy się tutaj zadziały? Dlaczego? I przez te 1000 dni może się bardzo dużo zmienić, więc można obserwować swoją transformację. To jest tak naprawdę, no, prawie 3 lata dostajemy, więc grubo. I tak naprawdę człowiek może wiele w sobie pozmieniać, i na lepsze, i na gorsze. Więc fajna jest taka rozmowa też z samym sobą, w formie rozmowy, w formie dzwonienia do audycji. Nie wiem, czy mówiłeś, ale co sądzisz o tych dograniach na końcach numerów? Przeszkadzają ci, idealnie dopełniają, czy lepiej dla ciebie pasowały one jako skity? Spoko, że są moim zdaniem. Na razie to spełnia dobrze swoją funkcję, więc nie mam tutaj jakiegoś problemu do tego. Dla mnie topka cichosza, pakiet platinum, całe lata i 1000 dni makarena. Okej. Tako fitnessiara, dobrze. I tutaj 10 dni na pobyt w studiu. Tylko pytanie, czy znowu z pisaniem tekstów, czy już były teksty napisane? I znowu mamy przyjemność cię słyszeć. Nie wiem, ile minęło od ostatniej audycji.
Nie macie wrażenia, że czas płynie coraz szybciej? Dzwońcie, nawet jeżeli wam nie pomogę. Porozmawiajmy. W moich wspomnieniach pulsuje strobosko. Prostość myślenia mam, robię to non-stop. Znowu mnie rozczarowała dorosłość. Niechaj decyzję podejmie horosko. W moich wspomnieniach pulsuje strobosko. Prostość myślenia mam, robię to non-stop. Znowu mnie rozczarowała dorosłość. Niechaj decyzję podejmie. Jedyną szansę to świecenie. Niechaj pochłoniecie kosmos. Jedyną szansę to świecenie. Wszechświat cię kocha, daj mu się dotknąć. Jedyną szansę to świecenie. Krzyczą emocje jak motłoch. Jedyną szansę to świecenie. Niechaj pochłoniecie kosmos. 1-800 oświecenie, darmowa terapia w twoim radioodbiorniku. Mam nadzieję, że ostatni słuchacz odrobi pracę domową. Jeżeli pan to słyszy, proszę informować nas o postępach pracy. Resztę słuchaczy zachęcam do kontaktu. Pewnych rzeczy nie warto trzymać w sobie. Życie jest za krótkie, by grzęznąć w ciszy. A teraz Grzegorz Turnał z utworem Cichosza. Z każdym kolejnym odsłuchem każdą piosenkę coraz bardziej doceniam. No i tutaj też dużo takiej wiedzy życiowej, żeby jednak dzielić się swoimi przekminami, jakimiś swoimi wątpliwościami, żeby gdzieś się otwierać, że takie telefony zaufania w jakiś sposób telefony pomocy są ważne i trzeba z nich korzystać, więc tutaj Tako też taki przekaz zostawia. Bardzo fajnie, że są właśnie te skity.